Niedawno na stronie Novation pojawił się bardzo ciekawy materiał wraz z wideo relacją z improwizacji stworzonej na jednym tylko urządzeniu. Tym urządzeniem jest Novation Circuit. I twórcą jest londyński artysta lękińskiego pochodzenia Suren czy Shuren, tworzący projekt My Panda Show Fly. Ciekawe jest w tym wszystkim to, że artysta wykorzystuje do granic możliwości to, co dostępne na pokładzie Circuita, a więc na żywo przeprogramowuje bębny, zmienia długość sekwencji, zmienia patterny. Jak widać, też skustomizował w bardzo fajny sposób swoje potencjometry, bardzo mi się to podoba. Korzysta też w ciekawy sposób z efektów, także to wszystko zdaje się płynąć. Film znajdziecie tutaj, możecie podejrzeć, co dokładnie robi. No a utwór możecie pobrać stąd. Ja tak zrobiłem, dlatego słuchamy go właśnie w tle. Przypomnę, że na Musoneo, kiedy wpiszecie tutaj w okienko wyszukiwarki Novation Circuit, to znajdziecie kilka materiałów. Po pierwsze test Novation Circuit, po drugie porównanie z syntezatorem Mini Nova, bo na pokładzie tego małego grooveboxu można znaleźć dwa potężne silniki wprost właśnie z serii syntezatorów Nova, a także edytor właśnie barw, który pojawił się ostatnio, oraz zapis improwizacji z naszych warsztatów z produkcji muzycznej, gdzie m.in. to urządzenie mieliśmy do dyspozycji. Także zawsze zastanawia mnie, ile można osiągnąć za pomocą jednego tylko urządzenia, bo te urządzenia sprzętowe mają znacznie więcej ograniczeń niż chociażby narzędzia programowe. W tym wypadku tych efektów jest dość dużo, bo mamy filtr górno-dolno-przepustowy, mamy także dwa dość solidne bloki efektów, z których jeden spełnia zadanie pogłosu, drugi delaya. Odmian tych delayów jest dużo, można uzyskać efekty stereofoniczne, ale także różnego rodzaju odbicia, także bardzo fajna sprawa. No i przyjrzyjmy się w takim razie temu nagraniu. Pomyślałem, że sprawdzę, co tutaj można było uzyskać, jak artysta rzeczywiście wykorzystał ten potencjał. No i pierwsze, co zauważyłem, to to, że ten materiał jest monofoniczny właściwie. Spójrzcie teraz na wskazania tego wektoroskopu. Pasmo jest dość wyrównane. Chociaż na górze pojawia się tutaj coś, co właściwie można byłoby wyeliminować. No, artysta wprawdzie twierdzi, że ten utwór został zmasterowany, natomiast wydaje mi się, że nie do końca wykorzystał możliwości, jakie dają wtyczki właśnie masteringowe. Także spróbuję Wam pokazać, w jaki sposób można poszerzyć stereofonię. Skorzystam z wtyczki Isotope Ozone. No i może na początek wybiorę jakiś preset ukierunkowany właśnie na poprawę stereofonii, przestrzeni. Niech będzie Enhanced Stereo Image. Oto ten preset i posłuchajmy teraz. I włączę teraz może efekt pseudo stereo. Wyeliminuję tą ostrość, która tutaj się pojawia w górze, użyję korektora dynamicznego i zobaczymy, jak to będzie brzmiało po takiej drobnej, szybkiej korekcie. Także no, to dowodzi ten przykład tego, że za pomocą Novation Circuit można uzyskać naprawdę bardzo ciekawe rezultaty. I tutaj jeszcze jedno muszę nadmienić, a mianowicie to, że ten projekt właśnie Surena czy Shurena powstał zanim jeszcze firma Novation umożliwiła aktualizację firmware, która daje możliwość importowania sampli do tego urządzenia, także myślę, że teraz tych możliwości jest znacznie więcej. Także tym razem to wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.